Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, zapraszam Was przesrdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dzisiaj po raz kolejny Battlefield 5. W poprzednim odcinku zaczęliśmy rozdział Tyralia, czyli w dzisiejszym odcinku będziemy go raczej kończyć. Niestety w poprzednim odcinku mi się sprecyzowało ustawienia głośności, bo jednak jak wyszedłem z gry, to mi w Windowsie, jeżeli chodzi o ustawienie dźwięku, czyli tam na przykład przeglądarkę i tak dalej, to mi z 70% na 100 się wzięło w Battlefieldzie i niestety było to słychać trochę u mnie na słuchawkach, dlatego czasem mówiłem głośniej, czasem ciszej, ale w dzisiejszym odcinku już to naprawiłem, jest ustawione tak jak wcześniej, więc spróbujemy sobie dalej przejść ten rozdział. Co dziwne, w innych grach jak miałem ustawioną głośność, potem z nich wyszedłem do Windowsa, wszedłem w nie znowu, to miałem niby wszystkie ustawienia dźwięku zachowane. Tutaj opcje w grze mam zachowane, tylko że w Windowsie mi się dźwięk zmienił. Bardzo dziwna sprawa, ale na razie mamy zniszczyć stanowisko Plot 3, które no trochę problemów może przysporzyć, bo jednak tam jest zajebiście dużo przeciwników, ale może dam radę to zniszczyć jeszcze dzisiaj, byłoby bardzo dobrze. Pełna furia jest, atakujemy gnoi, nie mamy niestety ładunków wybuchowych. O nie. To są żarty, no. Ile tutaj może jeszcze być? Przecież już ich tak dużo tutaj wymordowałem. Że naprawdę. Oni nadciągają w nieskończoność chyba. Musimy się przedostać tutaj bliżej. Tylko że nasi sojusznicy tutaj zbytnio nie chcą iść. Ładunki wybuchowe, tak. Ucieczka. Ucieczka. Bęk. Tak, dało radę zniszczyć. Trzymaj pozycję, dział flak 88. Ale te działa, to są gdzie? Tutaj? Bo mamy utrzymać pozycję, to chyba tutaj powinno być. Bardzo dużo amunicji tutaj jest. Tak, to jest tutaj, bardzo dobrze. Jeszcze samoloty. A chyba nasi to są, bo nie mam żadnych znaczników pokazanych. Możliwe, że tak, ale zobaczymy. Co jest? Tam też strzał powinien go trafić, bo że to był nasz. Możliwe, że to był nasz, okej. Idrissa! Te voilà! Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. On vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. À mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par l'arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé,
Prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. No to nie się nam w takim razie chłopaki ufają. Zniszcz wyznaczone cele w wiosce. Okej. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Szczerze nie jakim cenem niby wypatrzył. Możliwe, że usłyszał, ale... Dziwna sprawa trochę. O, no oczywiście chciałem przewidzieć i gówno. Pięknie. O nie. Naprawdę. Jak mam niby ten czołg zniszczyć? Przecież że jakimś ładunkiem wybuchowym, ale kurde. No jeszcze alarm robię, no. Jeszcze lepiej. Odciągają posiłki. Oczywiście. No to flara. Nie, czekajcie, flara jest pusta. A tak. Tylko nie, czy oni od razu tutaj przyjdą, czy tak strzeliłem, że do tego miejsca, gdzie strzeliłem, pójdą. To było trochę głupie. O, okej, jeszcze nie trafiłem tym. Ja mam amunicji do niczego, jeszcze lepiej. No to jest tak bezsensowne, kurczę, miejsce. Czemu tutaj muszą być czołg, no? Przepuśćżesz mnie. Ja pierniczy, no. O, jest przypał. Mogę sobie otworzyć. Tak, dobra, mogę po prostu przelać w ostatnim. W porządku. To mi tak bardzo przypomina mi się w Battlefield 4, że naprawdę. Tam też mieliśmy zasrane, kurczę. Czołgi, które trzeba było jakoś wyeliminować. No oczywiście to nie było proste, jak mogłoby się wydawać. O, nasz, okej. Okay. Oni chyba słyszeli ten czołg, czy jak? O, odbijają się granaty. A nie spodziewałem się, że to na strzała to zniszczy. Amunicja, bardzo dobrze. Czołg ma, tak, czołg ma mi zniszczyć na to. Ciekawe, jak nie wiem. O, rakietnicą przecież mogę, zapomniałem, że odnowiła nam się cała amunicja. Dobra, to jest potężna rakietnica. No i łatwo. Cele wiosy zniszczone. Może tutaj coś mamy, ale to jest chyba nasza broń, którą wymieniliśmy. Przyjmie zachodni bastion. Okej. Okay. Czekaj, że w trybie online też to tak fajnie wygląda. Pewnie ten, co ma czołg, jest od razu wygranym. Chociaż raczej ten, co ma RPG, tak mi coś wydaje, jednak tym RPG to trzeba tak dużo zrobić. A to wtedy nie ma w ogóle balansu, tak mi się wydaje, więc... Gra raczej jest zero-jedynkowa, mam wrażenie. Mówię, że jakoś od boku dam radę przejść. A czy mogę flarę drugi raz wystrzelić? Chyba to zadziałało. Więc bardzo dobrze, zobaczymy. Czy mogę tutaj zniszczyć? Nie wiem, czy tym strzałem zniszczyłem możliwe, że tamten alarm, ale chyba nie. O, od razu tutaj przyjmujemy ten zachodni bastion, ale... O właśnie, ładunki wybuchowe. Tylko, czy ja już mam full, czy jak to wygląda? Chyba full miałem. 49 metrów tam, dobra. Kurczę, nie najgorsze tam tak szczerze te broni. Ciekawe, czy faktycznie w II wojnie światowej również takich używali. On devait donc voler leur équipement pour l'utiliser contre eux. Il y avait forcément des explosifs dans les environs. Musiałbym się bardziej zainteresować tym tematem, ale coś mi się wydaje, że... Możliwe, że część broni jest właśnie z II wojny światowej, ale reszta to... raczej z bliższych czy tam dalszych okresów. Jak ja mogę tą syrenę tutaj zniszczyć, no? Ciągle wyje i wzywa kolejnych przeciwników.
O, po dziecku mi się już kończy, no zajebiście. Okej, czyli nawet nie muszę wyjść po cichu pod nich. Też fajna sprawa. No ja tego nie zniszczę. Kurczę, no zero pocisku, zmieniamy broń. O nie! Jak już mamy mało amunicji, to musimy niestety po głowach celować. Inaczej nie ma wyjścia. Jest tak trudno jasna sprawę człowiekowi gra, że czemu tu nie mamy mapy? Przecież to byłoby tak poręczne. No bo chociaż mini mapy jakoś. A, tutaj jest alarm, okej. Okay. Nie zauważyłem tej skrzyneczki. Czemu niektórzy szkopi w ogóle mają inny kostium niż pozostali? Niektórzy mają czerwony, niektórzy niebieski. Tak to właśnie miało wyglądać. Czemu ja ciągle nie mogę tego punktu przejąć? A, czyli przez to, że tutaj byli pozostali przeciwnicy. Dobra, już mniej więcej chyba rozumiem. Czuję takie przejęcie punktu jak Overwatchu chociażby. Też musimy się pozbyć załogi wroga. Tylko, że co ja tutaj źle robię, że mi się ciągle odnawia to? Chodźcie tutaj do nas. No. Ile ich tutaj jest? Co jest kurczę nie tak z nimi? No za chwilę mi się resetuje ten postęp punktu. Dobra, tak, przejmujemy. A czemu na tego punktu tutaj nie mamy na mapie pokazanego? Przecież to byłoby strasznie ułatwiająca sprawa, naprawdę. To wszystko musi być tak kurczę poukrywane. O nie, no. Przyjmij szatę Vex. Chyba tak to powinno się wymawiać. Ten cały duży zamek? A niby taki był plan na początku i mówili, że to może być zajebista, ciężka robota. Próbujemy może to jakoś wyszturmować, tylko że musimy zniszczyć alarm najpierw. Chyba dało radę. On doit se débarrasser de ces canons. Nie wiem, czy jak się czołgamy, to jesteśmy cichsi, bo niby dostajemy mniejsze obrażenia od ognia, więc niby dobra sprawa. Czy tylko tutaj te syreny znaczyć będzie zajebiście. Mam plan. Może wysadzimy im te właśnie pojazdy jakieś. Ho! Ale to było... O nie, nie, nie. Piękne. No to są jakieś żarty. Nie zauważyłem tego wcześniej, że to jest tak blisko. Chyba zrobione, jeszcze tylko kawałek do przodu. Dobra, jest chyba git. O, fajny smoke. Dobra, przeładowanie szybko. Spróbujemy możliwie, że naszych jeszcze tutaj wezwać jakoś. A, nie przeładowany. Raz spróbujemy zrobić tak. Dobra, jest przeładowany strzał. Radę, jak koło tego przechodziłem?
Śmieszna sprawa trochę. Jak ja czasem ślepy naprawdę jestem. Dobra, fajnie to idzie. Wrażenie to ognisko najmniejsze, no właśnie wiem. Czyli się czołgamy. Dobra, może dam radę to pierwsze przyjąć dzisiaj. O nie! Z tyłu? Tak, dobra. Czołganko. 18 punktów życia. Czekaj, czy ten drut tylko czasu coś nam bije. Nie, nie bije, tylko to jest taka tekstura, z którą pewnie przejść nie możemy. Muszę na leżaka tak dam radę to zrobić. Jeszcze nie duży kawałek. A łatwo. Lepiej jest to właśnie wywalić? No właśnie, działo polowe. Rozwiązanie każdych problemów. Ale to ma walnięcie. Zajebiste. Kurze, szturmy jak w Valhalla, można by powiedzieć. Może tam mieliśmy taki taran, a tutaj mamy działa polowe po prostu. Czekaj, czy można było to ładunkiem wybuchowym? No nie, bo tam było E do interakcji, więc niezbyt. On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner, quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang. En sacrifice et en vie humaine. Co jest z tą kurczę kamerą nie tak? Co? Naprawdę? No czytałem, co tam nam Bene mówił. Ale że aż tak szybko nas poskładali tutaj? No proszę was, no co to są za żarty niby? Idrissa! Oh mon dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! No, zajebiście po prostu. I co, i dalej szturmujemy ten budynek? Chyba innego wyjścia nie ma. Kurczę, no szkoda, że Idrissa umarł. Ale pewnie umarł, no bo co innego tutaj można zrobić? Jak medyków w ogóle nie ma, ani szpitali pewnie polowych.
égal d'Idrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier. No i mamy koniec przedostatniego już, no można powiedzieć, rozdziału. Według mnie historia bardzo ładna, chociaż i tak według mnie historia z północnej Afryki, czyli pod flagą niczyją, była no przednio po prostu. No według mnie najlepsza historia jest w pierwszym rozdziale, w drugim bardzo ładny teren, chociaż ta Francja nie najgorsza była. Według mnie bardzo ładny klimat, taki wiosny tam był, która robiła, kurczę, robotę, też bardzo ładne zniszczenia tam były, chociaż niekiedy przekombinowani trochę przeciwnicy i ich oczywiście arsenał. I zastanawiam to ostatni, wychodzi na to, że ostatni rozdział, ostatni tygrys, czyli oczywiście nazwa czołgu, więc pewnie tutaj będziemy walczyć jako kierowca czołgu, bądź jako załogant czołgu, tak mi się coś wydaje. Więc podobnie jak w jedynce, bo tam również mieliśmy historię pewnego faceta, który również był ze swoją załogą w czołgu, który miał oczywiście jakieś tam problemy chyba z bateriami, potem z kapitanem i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie już nie pamiętam, jak to wyglądało, ale w następnym odcinku tam się przekonamy, jak to będzie wyglądało. Zostało nam coś plus minus godzina gry, więc następnego odcinka, siemka!